Zauważyłem, że tutaj jedna rzecz, ale przez Daniela w 11 rozdziale 32 wersecie jest napisane tak: a tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiedzie, to jest mowa o Antychryście, zwiedzie powierzchni do odstępstwa. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Widzimy tutaj dwie kategorie ludzi. Ludzie, którzy nie przyjęli Jezusa. To są ludzie, którzy nie wyszli ze swojego zwiedzenia. To są odstępcy do tego przymierza, zawartego między Bogiem a człowiekiem. Ludzie, którzy nie chcą tego nowego przymierza. Ci ludzie, obojętnie w jakich konfiguracjach oni będą, czy będą to ludzie religijni, czy nie religijni, czy będą to ateiści, czy będą to ludzie, którzy określają siebie jako chrześcijan, natomiast nigdy nie poznali Jezusa, odejdą się w tym sensie. Odejdą od tak daleko od prawdy, że, to nie, że jakby ta prawda nie będzie już ich mogła sięgać. A tutaj jest mowa o końcu rzeczy. I dzisiaj, i to jest dla nas dzisiaj, tak szczerze powiedziawszy, dla nas to jest w ogóle nieważne. Bo my jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i ja zawsze często, jak ktoś mnie pyta o jakieś tam rzeczy, co będzie z tymi, czy będzie z tymi, ja nie wiem, co z nimi będzie, wiem, co będzie ze mną. I tak naprawdę bardzo dobrze jest się skupić na tym, co jest z Tobą. Niekoniecznie teologizować i zastanawiać, co będzie z innymi. Ja wiem jedno, no ludzie muszą się narodzić z Bożego Ducha, bo poginą. Jak oni poginą, czy oni tak, czy inaczej, to jest nieważne. Też jest nieważne, czy oni są w Kościele, czy oni są poza Kościołem. To w ogóle jest istotne. Muszą się narodzić z Bożego Ducha. To jest fundamentalna historia. Ale tutaj na tym się opieramy i tego szukamy. Natomiast widzimy tutaj drugą część tego wersetu. Lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będzie działać. A więc widzimy odrębność ludzi odstępnych od ludzi Bożych. I tutaj jest niesamowicie fajna rzecz, że po czym na podstawie tego wersetu my jesteśmy w stanie realnie rozpoznawać doraźne życie chrześcijanina. No wiecie, po czym? Po działaniu. Jak mówiłem wcześniej, człowiek, który się narodził z Bożego Ducha, realnie narodził się z Bożego Ducha, to ten człowiek nie może nie działać. Co może być się? Jest w tobie coś takiego, że ty się nawróciłeś realnie, że ty potrzebujesz działać. Ja w 2001 roku poznałem Jezusa i od tamtej pory zapłonął we mnie ogień. Ten ogień był poszerzony w potężny sposób, kiedy zostałem ochrzczony w Duchu Świętym chyba roku w dniu. Ten ogień zaczął się tylko powiększać. Bo nigdy od 2001 roku nie miałem takiego stanu stagnacji pod tytułem, że ja nie chcę działać. Ja często działałem szybciej niż Bóg. Jeszcze Boga tam nie było, ja już tam byłem. Głupotą to jest, to nie jest mądre, to nie o to chodzi. Ale ja zawsze mówię, ja wolę osobiście pracować przy szerzeniu Królestwa Bożego z ludźmi, którzy jednak są ludźmi, których trzeba zatrzymać. Ja osobiście wolę zatrzymywać ludzi za szybkich, rozumiecie, niż wysadzać ludzi zbyt wolnych, siedzących i czekających na Boże poruszenie. Lud znający swojego Boga umocni się i będzie działał. Do czego on się umocni? Do działania. Do czego Bóg umacnia ludzi? Do działania.
działanie, przyjaciele, jest dowodem na chodzenie z Bogiem. Święty Jakub mówi tak, pokaż mi swoją wiarę. Tak. Pokaż mi wiarę, czyli wiarę można zobaczyć. Wiara jest widziana. W innym miejscu jest napisane, Jezus zobaczył wiarę innych. Kogo zobaczył wiarę? No na ten przykład tej grupy ludzi, tej grupy przyjaciół, którzy nieśli swojego sparaliżowanego kumpla. No i Jezus zobaczył ich wiarę, bo oni po prostu, wyobrażali sobie tą historię, siedzi gość, co leży, który jest sparaliżowany, przychodzą do niego kumpla, no słuchaj, jest taka jazda, że mnie nie pytaj po prostu, jest tutaj Jezus, jest jakiś Jezus, mówi z Nazaretu, chodzi tutaj, uzdrawia chorych, mówi sparaliżowani przychodzą, znaczy przynoszeni są, są uzdrawiani. I on leży, naprawdę? Tak, mówi, słuchaj, już poszykują prześcieradło, ładują, go niosą, bo wiesz o co chodzi. Gdyby zobaczywszy wiarę, więc oni go przynieśli, zobaczyli tłum. W ogóle, zobaczcie, no, wiecie, że to byli nieuczciwi ludzie. No bardzo nieuczciwi. Więcej, wandale, jak jest artykuł, który mówił. Oni popsuli dom. Oni popsuli dom. Oni wleźli na dach i oni ten dach rozwalili. Czujesz klimat, że po prostu jesteś w jakimś miejscu, to się dom rozwala. I oni spuszczają go na lina, jestem tam, a Jezus w ogóle nie zareagował, że oni tak psują, wiesz. To w ogóle jest inny płat moralności, wiesz. Inny, to, my o czym innym mówimy. I, a Jezus zobaczywszy wiarę ich, spojrzał i zobaczył wiarę. Czyli wiara jest widziana. Co to znaczy? To znaczy, że każda rzecz, o której my mówimy w teorii, musi być sprawdzona w praktyce. Czyli nie ma teoretycznych wierzących, nie ma teoretycznych słów Boga, są praktyczni słudzy Boga. Praktyczni. Praktyczni słudzy Boga. Widzimy, że ludzie są umacniani do działania. Kiedy przychodzimy do Boga i mówimy, wzmocnij nas Panie, ugruntuj nas Panie, bo pytam, co to są za modlitwy, w jakim celu? Pytanie do was, czemu chcesz być mocny? Czemu chcesz być silny? Czemu chcesz? Czemu? Żeby oglądać National Geographic? Czemu chcesz być mocny i silny? Ja na przykład chcę być mocny i silny w sferze psychicznej, w sferze fizycznej. Dlaczego chcę to mieć? Dlaczego chcę taki być? Dlatego, że ja chcę szerzyć Królestwo Boże. Rozumiesz? Ja chcę być silny fizycznie na przykład dlatego, żeby móc zrobić 3 spotkania dziennie na pocztę. Ja chcę mieć siłę, żeby modlić się ludźmi. No, namaszczenie to załatwia, bo ja ci powiem, jak namaszczenie rzeczy załatwia. Ty w ogóle nie wiesz, o czym mówię, bo jesteś teoretykiem. Pomóż się o 1000 ludzi. Wiecie, że była taka, jest dalej, zresztą ona ma taką służbę, taka kobieta, która ona, ta kobieta się nigdy nie modli od ludzi inaczej, niż bezpośrednio podchodząc do nich, nakładając na nich ręce. Nieważne, czy jest 10 osób, czy jest 1500 ludzi. Wiele osób, wiele służb i kościołów, które się zastanawia, czy ją zabrać, bardzo silne namaszczenie na niej jest, ale ona, jak przychodzi na niej, to jest nieważne, ile jest ludzi, ona będzie na nich chorwa ręce, bo ona ma takie prowadzenie. I kiedyś przyszło na jej spotkanie 20 homoseksualistów, w jednej chwili zostali wszyscy uzdrowieni i uwolnieni od tego. Podeszła do każdego z nich, proszę Ciebie, położyła na nich ręce, ale jej spotkania na przykład potrafią trwać wiele godzin. Rozumiesz? Jest zapis, że kładła na 1200 osób ręce. To trwa wiele godzin. Wiele godzin. Jaką siłę do tego musisz mieć? Jak musisz żyć? Wiecie, my nauczamy ludzi, że żyje się nie w ten sposób, że się mówi namaszczenie załatwi sprawę. Derek Prince przeżył kolejne 15 lat tylko dlatego, że odkrył coś, co się nazywa gimnastyka. Na starość odkrył. Rozumiesz? Dowiedział się, że tak to działa. Ja chodzę na siłownię po to, żeby mieć siłę, aby usługiwać ludziom. Tylko tyle mój duch będzie tu na ziemi, ile moje ciało będzie je nosić. Ja dbam o dietę, rozumiesz, dlatego, żeby diabeł nie miał dostępu do mojego ciała. To są rzeczy mądre. To się nazywa mądrość Boża. Tak trzeba żyć. Dlaczego? Bo trzeba działać. Będą umocnieni, aby działać. Aby działać. Więc kiedy widzę takich ludzi jak Moritz Cerullo, który ma 82 lata i mógłby dawno być na emeryturze, a on kolejną krucjatę w Afryce zaczyna. I kiedy wychodzi pro ciebie i jak zaczyna głosić, rozumiesz, to po prostu mury się trzęsą, tak?
Ludzie zazwyczaj mają 82 lata, wiesz. Tak się zachowują. Ale nie mogą. Bo po co się mają zachowywać? Skoro Pan był umacnia. Rozumiem, Pan był umacnia. Druga księga Kronik. 19:11. Druga księga Kronik, 19:11. Mówi tak. Dobrze, ja to zapisam. Tak, druga księga, tak. 19. Właśnie oni tak się nam opłacają, że ruszają na nas, aby nas wypędzić. Zaraz, zaraz zapomnij. Druga księga Kronik 19, ani 1, ani 20, ale już co. 19:11. Tak. Oto arcykapłan Amariasz postawiony jest nad wami we wszelkich sprawach dotyczących Pana. A Zabadiasz, syn Izmaela, książę z rodu Judy we wszystkich sprawach dotyczących króla. Lewici zaś będą, słuchajcie, waszymi urzędnikami. Bądźcie dzielni w działaniu, a Pan niech będzie z tym, który jest prawy. Widzimy pewne rozdysponowanie zadań w królestwie. To mówię do tych przyjaciele z was, którzy myślicie, że w Królestwie Bożym nie ma porządku. Tam jest bardzo silny porządek duchowy. Są rozdysponowywane zadania. Dlaczego? Bo to wszystko musi prząc w odpowiednim jakby rytmie. Rozumiecie? Widzicie, że w Królestwie Bożym nie ma czegoś takiego, że jest się człowiekiem chaosu. Wiesz, że jeżeli jesteś człowiekiem chaosu, to będziesz zasiewał chaos u siebie. Chaos. Jeżeli jesteś człowiekiem porządku, to będziesz siał porządek. I u Boga są rzeczy poukładane bardzo dobrze. I zobaczcie, jest taki tekst. Bądźcie dzielni w działaniu, a Pan niech będzie z tym, który jest prawy. Czyli widzimy, że działanie to wyraz prawości. Mówiąc o prawości, nie mówimy o moralnych różnego rodzaju rzeczach. Mówimy, on jest prawy, bo on nie pije. Ja znam ludzi w ogóle nienarodzonych z Bożego Ducha, co nie śpają, co nie ćpają, co nie zdradzają swoich żon czy mężów. Są dobrymi ojcami, matkami, uczyć się, kurczę, od nich, można moralnego życia, proszę cię. Rozumiesz? To nie tak. Prawość jest widoczna w twoim działaniu, czyli to jest manifestowanie prawdy. Prawość jest manifestowaniem prawdy. A prawdę manifestujemy w działaniach. W różnego rodzaju działaniach. W liście Jakuba 1:25 jest opisane to, że Bóg błogosławi działanie. Rozumiecie? Tam jest opisane, że człowiek jest błogosławiony, ten człowiek jest błogosławiony, który działa zgodnie z prawdą. Nie tylko posiada prawdę, ale działa zgodnie z prawdą. To nie jest wielka forma zaszczytu znać prawdę. Ja znam prawdę. Okej. Okay. Ale powiedz mi, jak ty działasz w tej prawdzie? Czy twoja wiara, czy twoja wiedza, czy twoje umiejętności są przekute na działanie? Wiecie, fajna jest taka piosenka takiego rapera Koli i on mówi: nie będziemy siedzieć w kościółkach jak psy w kojcach. My będziemy w dziełach naszego Ojca. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Nie będziemy siedzieć w kościółkach jak psy w kojcach. My nie jesteśmy do tego, żeby siedzieć w kościółkach jak psy w kojcach. Bo to jest religia. Przychodzi się na spotkanie i się mówi: ale dzisiaj było dobre słowo. Człowieku, uspokój się. Rozumiesz, to jest nienormalne. Prawda w tobie musi być zamanifestowana na zewnątrz. W innym wypadku nie stanowisz człowieka, który jest nośnikiem prawości.
Jesteś teoretykiem. Mnóstwo jest teoretyków. Pouczają, jak trzeba, jak nie trzeba. Ja zawsze mówię, zrób to lepiej ode mnie. Niech ci Bóg błogosławi. Ja uwielbiam ludzi, którzy robią rzeczy lepiej ode mnie, bo ja się od nich mogę uczyć. Więc zrób to lepiej. Przyjmij więcej, uwolnij więcej. Rozumiesz, o co chodzi? Zrób to lepiej. Halleluja. Kiedyś był taki gość, nazywa się Adam Słodowy. Zrób to sam. Siedział i pokazywał, jak się robi karmnik. Tak? Czy korytko dla świnki. A więc teoretyk to ten, który wie. Praktyk to ten, który robi. Pamiętajmy, lud Boży będzie umocniony, ale w celu działania. Ludzie mówią, pomóc się mnie, żeby się dalej przed nim manifestował. Ja mówię, ale po co? Na co ci te dary? Na co ci to? Dar uzdrawiania, ale ja po co? Byłeś w szpitalu jakimś w życiu, bo uzdrawiać chorych nie byłem. Na co ci dary uzdrawiania? Po co? Rozumiesz? Ja się modlę o dar wykładania języków. Ja mówię, ale po co ci dar wykładania języków, jak ty w życiu poselstwa nie wygłosiłeś w kościele, masz rozwolnienie, jak o tym myślisz? Się boisz? Po co ci dar wykładania języków? A po co ci prorokowanie? No po co ci prorokowanie pro ciebie, jak ty zajmujesz się grzechami innych ludzi? Rozumiesz? Prorocy się zajmują grzechami innych ludzi. Jest napisane, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Tak? Ludzie się zmienili, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Taki styl jest na sobie. I myślę, że to jest prorocze. Miejsce tutaj dla Państwa jakieś. Ja wyznałam. Co tam jest niezwykłe z miejsca? Nie, to trzeba donieść krzesełko. Tutaj w przodu to miejsce. Zobaczcie, widzimy, że błogosławione jest działanie. Błogosławione jest działanie. Co to jest znaczy błogosławione? Krótko powiedziawszy, Bóg jest szczęśliwy, gdy ty zaczynasz działać. Gdzie ja od kiedy chodzę z Bogiem, od początku chciałem działać. I działałem od początku. Ogień we mnie płonął od początku. Kiedy wyszedłem z więzienia, zacząłem działać najpierw w moim domu. Nie zostało to przyjęte najlepiej. Może ja to robiłem po głupiemu. Bardzo głupio to robiłem. Zapytajcie mojej mamy i mojej żony. Zdruzgotałem te dwie kobiety. Wziąłem worek na śmieci, najpierw zdjąłem wszystkie obrazki, wszystkie krzyżyki wrzuciłem do worka. Mówię, to jest wszystko bałwochwalstwo. Mówię, teraz będzie tu Królestwo Boże. Ja wyznawałem jedyne namaszczenie, które znałem, namaszczenie Nechemiasza. Żeby targać za brody, bić pięściami po twarzy i mówić, Panie, miej mi to ku usprawiedliwieniu. Takie znałem namaszczenie. Wiedziałem, gdzie Agata kurze wyciera, to jej Biblię kładłem na liście do Efezjan, żony pójście uległe mężom swoim i naruszono za Chrystusa mazane, żeby wiedziała, tak? Ale rozumiesz, o co chodzi? Pierwszą, jaką zrobiłem ulotkę ewangelizacyjną, to była ulotka taka, nie daj się oszukać, czysta nie ma. I chodziłem na drzewa, to przybijałem gwoździami. Rozumiesz? Potem poszedłem do księdza u nas w Rzeczypospolitej, zapytałem się, czy mogę u nich to przybić na takiej szopie, co tam stoi, taki sklepik w Rzeczypospolitej, ale się popatrzyli na mnie. W ogóle poszedłem głosić najpierw do księdza, zebrali, bo tam zadzwoniłem, zebrali się proboszcz i tam ci inni księża. Najpierw im Ewangelię głosiłem do siebie, patrzyli. Potem złożyli mi propozycję, że chciałbym właśnie oplakatować tutaj te miejsce. Nie, absolutnie nie, tak nie będę. Różne rzeczy robiłem. Chodziłem z megafonem po prostu po moim małym mieście, głosiłem Ewangelię. Podchodziłem do ludzi, których okradłem. Przepraszam Panią, że Pani sklep okradłem. Nikt o tym nie wiedział, ja wiedziałem, bo ja go okradłem. Przepraszałem ludzi. Rozumiesz? Śpiewałem przez ten megafon. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Takie obóz jechał, myślałem, że uderzą w słup.
Wynająłem restaurację, knajpę, w której kiedyś piłem, ćpałem i ewangelizację tam pierwszą zrobiłem. Stałem tu, znajdowałem sobie takie pociągi na dworcu centralnym, gdzie najwięcej ludzi wychodzi, jeździłem sam traktaty rozdawać, proszę siebie. Chodziłem w różne miejsca, krzyczeli na nas, pluli, inne rzeczy robili. Działałem po kupiemu, po swojemu, rozumiesz? Nie rozpoznawałem jeszcze prawidłowości Bożych w moim duchu, ale ogień, który we mnie był, on płonął. I ja zadaję sobie często pytanie, jak w kimś nie płonie ogień. Mówię, co z tobą, kurde, jest? Rozumiesz? Co z tobą jest? Gdzie jest ogień, który winien tam być? Co ty tam, kurcze, masz w środku? No dam się Jezusowi. Ja mówię, ja nie wiem, co zrobiłeś. Ja oddałem życie Jezusowi, to skupiałem na Jego punkcie. Tak oddałem życie Jezusowi. Że mi się pomieszały klęki. Rozumiesz? Zobaczyłem, że kurczę, ten świat jest w ruinie, rozumiesz? A ja jestem, wiecie, ja w pewnym momencie życia to myślałem, że ja jestem jedyną osobą, która w ogóle powinna Ewangelię znać ludziom. Rozglądałem się, bo mówię, ale ja tutaj nikogo nie ma. Potem trafiłem do kościoła. Cieszyłem się na początku, jak trafiłem do tego kościoła. Ale później jak zobaczyłem, mówię, o Boże, oni Jezusa potrzebują. Zacząłem mówić w tym kościele, jakie ja mam plany. Rozumiesz, jak sobie dowiedzieli o moich planach, będzie uspokojona. Moja żona, jak została wypełniona Duchem Świętym, to nie spała parę dni. Tak chodziła, mówi, tak mi zostanie? Pojechaliśmy do kościoła, do ciebie, tak. I ona tak chodziła, słuchajcie, jakby nie wiem, jakby na amfetaminie była. Przyjechaliśmy na spotkanie kościół, charyzmatyczny kościół. Uspokój się, Agatka, to ci przejdzie. Przejdzie ci? Lud mój, mówi Bóg, tak będzie miał. Będą umocnieni i będą działać. Lud mój będzie działać. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Dla mnie to są dochody jakieś. Ja nie mówię, że każdy musi robić to samo, ale ja mówię, że musi to robić z jednakową pasją. Ja mówię, że musi to robić z jednakowym jakby zaangażowaniem. Każdy jest inny, ale ten ogień jest wciąż ten sam. Inny ogień nie istnieje. Nie ma innego ognia. Jest jeden ogień. Ogień Bożego Ducha, kiedy jesteś dzieckiem Bożym i Duch Święty cię wypełnia. Rozumiesz? Ty nie możesz się powstrzymać. Ty jesteś w tym szalony. Lud mój umocni się i będą działać. Bóg błogosławi działanie. Działanie uszczęśliwia Boga. To się dzieje z każdym człowiekiem, który zaczyna rozumieć rzeczy Boże. Tak, to brzmi chaotycznie, ale to jest tylko teoria chaotyczna. Ludzie Boże, oni są podtrzymywani przez Boga układami. Ale oni muszą być ludźmi Bożymi. Jesteś dzieckiem Bożym i to, co musisz robić w swoim życiu, to podsycać ogień działania. Pamiętajcie, czy działamy, czy nie działamy, idziemy do nieba. Alleluja! Załatwi nam to Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Ja zawsze to powtarzam, żebyśmy w żadnym wypadku nie weszli w miejsce tak zwanego działactwa, czyli zasługiwania na Bożą przychylność, zapracowywania absolutnie. Jesteśmy wolni jak sarki w maju od wszelkich przykazań i tak dalej, rozumiem, o co chodzi? To nie jest nam potrzebne do niczego. Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, idziemy do nieba. Ale to w ogóle nie oznacza jeszcze, kochani, że my rozpaliliśmy sobie ogień. Bo ty możesz pójść do nieba i na tej ziemi nie zostawić po sobie śladu, a jesteś powołany, aby zostawić ślad. Rozumiesz? Jesteś powołany, aby zostawić głęboki ślad. Głęboką wyrwę w historii. Musisz zrozumieć, że jesteś człowiekiem, który ma zostawić wyrwę w historii. W historii jakichś ludzi, w historii jakiegoś społeczeństwa, w historii jakiejś kultury. Muszą o tobie pamiętać. Rozumiesz?
Nawet jeżeli to będą sprawy związane tylko z jakąś grupką, tak? Rodziną, to muszą pamiętać, aha, babcia, to ona była nawrócona. Bo ona była całkiem inna i ona chodziła w mocy. Rozumiesz, o co chodzi? Babcia została w historię wpisana. Babcia kosiła, babcia uzdrawiała, babcia wypędzała demony. Babcia nie siedziała i nie oglądała 2486 odcinka Mody na sukces. To nie ta babcia! To Baba Jaga. A być wolny od Mody na sukces. Duch Mody na sukces musi być zrozumiał. Jesteś przeznaczony, aby działać. Jesteś przeznaczony na wojownika Bożego. Masz predyspozycje, masz umiejętności, a okoliczności są po to, aby się tobie ugiąć. Rozumiesz? Na tym polega cała sprawa. I choćbyś miał ponieść śmierć męczeńską, z uwagi na to, że jesteś człowiekiem królestwa, to jest to tego warte. Rozumiesz? Jest warte nawet to, co mówię, tego, żeby umrzeć. Rozumiesz? I tyle. Po prostu szybciej do ojca pójdziesz. Szybciej do tatusia, to się nie ma co szczypać. Śmierć jest dla nas czym? Zyskiem! Zyskiem jest śmierć! Nikt nas nie wystraszy śmiercią, bo śmierć jest zyskiem! Jak cię może ktoś z was wystraszyć milionem dolarów? Rozumiesz? Ktoś przychodzi, śmiercią mnie straszy. To zysk! Gdzieś taki człowiek wyjeżdżał na misję na Białoruś. Ja pamiętam, jak go bracia z kościoła zachęcali do tego wyjazdu. Mówią, to ty tam umrzeć możesz. Mogą cię zabić. On mówi, szybcie do ojca. Nikt go nie rozumiał. Tego brata. Nikt. Nikt go nie rozumiał. A ja się wtedy jak spłuciłem na niego. Ja byłem świeżo, na to spłuciłem na trzeba. Mówię, wow. Jedzie tam. I on mówi, że to... Rozumiesz? Ja znałem te słowo z Biblii. Ale ja jeszcze nie żyłem tym słowem. A potem zacząłem, że śmierć, co ci może zrobić? Najwyżej zapłacić, powiedzieli ci potężną sumę pieniędzy, może przelać. Śmierć ci może zrobić potężny przelec. Śmierć jest zyskiem. Jesteśmy przeznaczeni, aby działać. Pamiętajcie, przyjaciele, w pierwszym liście do Koryntian 12:6-7. Przeczytajmy sobie ten kawałek. Pierwszy list do Koryntian 12:6-7. Jest napisane tak. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Kim się przejawia Duch? W każdym. W każdym. W każdym inaczej, ale w każdym. Namaszczenie ujawnia się tylko w działaniu. Ludzie się modlą o namaszczenie. Ja mówię, zrozum, że namaszczenie, i mówią, nie mam tego namaszczenia, jeszcze ja tego nie zrobię. Nie mam namaszczenia ewangelisty. Nie mam namaszczenia proroka, nie mam namaszczenia do uzdrowień, nie mam namaszczenia takiego. Ja mówię, a skąd wiesz? No nie wiem, tak siedzę i tak... Czekam, aż będzie namaszczenie. Ja mówię, a jak sobie wyobrażasz namaszczenie, że na ciebie wstępuje? No, że tak się trzęsę, że tak coś, bo się nie trzęsę jeszcze. Ja mówię, ja cię mogę potrząsnąć. Ja wyciskam 140 kilo, cię mogę potrząsnąć, dobrze. Namaszczenie objawia się w działaniu. Jak ty chcesz zobaczyć, czy na tobie jest namaszczenie do ewangelizowania, jak ty nie próbujesz ewangelizować? Jak ty chcesz zobaczyć, czy ty będziesz uzdrawiał chorych, jak ty nie uzdrawiasz chorych? Nie kładziesz ręki na nikogo. Jak co chcesz zrobić? Oczy się. Też możesz, też tak czasem trzeba. Cieniem rozstrzelić też możesz. Chodzi o to, to by nie znaczy. Ja w autobusie chociaż rękę przykładałem do czyjejś. Udawałem, że się przewracam na kogoś.
Rozumiesz? Nie miałem śmiałości podejść, to dawałem się przewracać. Taki pastor jeden z Warszawy opowiadał, że po prostu nawet chodził i na koty ręce kładł, był uzdrawiany. Szukał tylko coś tam. Chodzi o to, przyjaciele, że namaszczenie ujawnia się tylko w działaniu. Bez działania my nie mamy żadnych szans na to, że my będziemy chodzić w namaszczeniu. Bo w namaszczeniu, jak słusznie słyszymy, się chodzi, a nie się sieci. Nie możesz stwierdzić, czy masz namaszczenie prorocze, jeżeli nie zaczniesz prorokować. No weź iść, prorokuj. Zrób to. Nie można w ogóle w ten sposób myśleć. Ludzie się modlą o namaszczenie do zarabiania pieniędzy, żeby zarabiać. Ja mówię, ale robisz coś z tą stronę? To tak nie robię. To zrób! Przecież Bóg błogosławi tylko pracę rąk. Amen. On nie błogosławi, jak ty siedzisz. Bóg nie błogosławi tego. Musisz zacząć coś robić. On zacznie błogosławić pracę twoich rąk. Ja wyszedłem z więzienia, pracowałem za 950 złotych miesięcznie. Ja wierzyłem, tak zacząłem pracę, pizzę robiłem i pizzę mi płaciłem, bo się domy rozbierałem za 1100 złotych. Ale wierzyłem, że Bóg będzie błogosławił pracę moich rąk. Był błogosławił z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Bo zacząłem coś robić. W każdej dziedzinie tak jest. Jak nie robisz, to się nie uwalnia moc. Rozumiesz? Boże namaszczenie jest uwalniane, kiedy biegniesz. Kiedy biegniesz w określoną stronę, w określonym kierunku. Jak może być, czekam na namaszczenie do założenia kościoła? Ja mówię, załóż kościół. Gdzie mam założyć kościół? W domu u siebie najpierw. Jak mam założyć kościół u siebie w domu? Nie wiem jak. Pytaj Boga. Znam tego pastora, to zbił kazalnicę, tak kościół zakładał. Zbił kazalnicę z desek. W niedzielę się jedno ubrał, posadził swoją rodzinę i mówił, od ciebie będzie church. I zrobił codziennie codziennie robił spotkania w niedzielę. Działa się normalnie, wgarniał wszystko tam, że żona siedziała, dzieci. I proszę wstać, mówi, będziemy wielbić Pana. On się kościół prowadzi, już nie u siebie w domu. Zaczął od czego od siebie do domu, który powiedział, ty jesteś wariat. Lepszy wariant działający, proszę ciebie, niż wiesz. Słowo Boże mówi, że jest lepszy żywy pies niż martwy lew. Rozumiesz? Lepiej zacząć od tego, niż nic nie robić i zbijać pąki. I chodzić na nabożeństwa i się czepiać innych ludzi. A to nie tak jest napisane. A bo ja to tak rozumiem, więc to mówię. Ja zastąpię. Na bazar. Na bazar głosić. Pogłosisz trochę, dostaniesz w łeb pomidorem, będzie mi od razu cię teologię zmienił. Razu świetujesz się jak trusia i powiedz, Panie, dziękuję Ci, że jestem wśród braci, kochają mnie. Nie będziesz zaglądał, proszę Ciebie, w portki, proszę Ciebie, co oni tam, jak oni mają. Rozumiesz? Będziesz kochał! Bo zobaczysz, że to są jedyni ludzie, którzy tak naprawdę są. Gdzie to się objawi? W akcji. W akcji. Bóg jest Bogiem akcji. Bóg jest Bogiem akcji. Księga Kaznodziei Salomona 7,13. Przypatrz się działaniu Bożemu. Źle. Tak, to jest źle zapisane. Dlaczego źle zapisane? Nie wiem.
pobudził w tym razie. Mniejsza z tym, znajdziecie sobie, pobudź. Tam jest kukuleta, już nie pamiętam, gdzie jest stary. Gdzie? Macie? Przy powieści? Przy powieści, ale załoma, tak? Przy powieści 30-31. Tak jest, to jest to. O kogucie wiedziałem. Kogut, co tu mnie kroczy, kozioł i król, jak Bóg, który występuje wśród swojego ludu. Spójrz. Król, jak Bóg, który występuje w ludzie. Dobra. Jeżeli ty działasz, to w duchowej rzeczywistości jesteś odczytywany jak Bóg. Posłuchaj. Jeżeli ty działasz w Duchu Świętym, to w duchowej rzeczywistości jesteś oceniany jak Bóg. Wiecie, co to chodzi z szatanem? Szatan to jest taka postać, która się w ogóle nie obawia człowieka. Człowiek dla szatana nie jest przeciwnikiem. Rozumiesz? Dlatego on kręci światem jak chce. Kto jest przeciwnikiem dla szatana? Bóg. Ale ty, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, wielu z nas w ogóle nie rozumie, w czym jest dzisiaj w październiku, zacznę pisać książkę, pewnie ją też napiszę w październiku, takie mam wrażenie. I to będzie książka pod tytułem Nowe Narodzenie, bo ja zobaczyłem, że jest, ludzie mają tak wątłe zrozumienie, czym ono jest, Nowe Narodzenie. Kiedy ty się narodziłeś na nowo z Bożego Ducha, to ty w oczach diabła i demonicznych sił, rozumiesz, jesteś zjednoczony z Bogiem. W ogóle on nie rozróżnia, oczywiście, jeśli ty podążasz Bożą drogą, to on nie rozróżnia między tobą a Chrystusem. I dlatego my mówimy o autorytecie, który mamy. Ale my mamy autorytet nad szatanem w Chrystusie, jak zauważyliście, prawda? Żaden człowiek poza Chrystusem nie ma autorytetu nad diabłem. Diabeł go po prostu kopie jak piłki. Ale Jezus Chrystus rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności i mocy i wystawił je na pokaz. Rozumiesz? Jezus przeciągnął nago diabła przed obliczem Ojca na łańcuchu jak psa. Rozumiesz, co zrobił z nim? Poniżył go, poknębił, wywalił w ogóle z siodła. Jezus Chrystus to jest kozak, to jest bohater. Rozumiesz? To jest potężna postać i diabeł drży, jeżeli widzi zachowania Chrystusowe. I kiedy ty prezentujesz zachowania Chrystusowe, to diabeł widzi Chrystusa i on drży. Co prezentowało Chrystusa? Działanie. Jezus działał w Duchu Świętym. Działał w Duchu Świętym. Jezus działał w Duchu Świętym. Kiedy ty działasz w Duchu Świętym, diabeł drży. Jesteś jak Bóg w jego oczach. On mówi, wstał. Pewnie jak ty stajesz, przypalisz szluga do siebie, popatrzysz przez okno, powiesz, ale kicha. Spojrzysz na zegarek, na pewno nie zdążył. Wiesz, co chodzi o diabeł? To diabeł cię nie rozpoznaje jako Chrystusowca. Rozumiesz? Ja mówię, no, wczoraj tak kozaczył? Tak. Dojadę go. Dojadę go jak burą sukę. I się dzieje, ale mam opresję, ale mam opresję, ale mam opresję! Jakie masz opresję? Co ty masz za opresję? Wstałeś rano, otworzyłeś drzwi, zaprosiłeś diabła do domu. Rozumiesz? No jak chcesz zaprosić diabła do domu i mieć opresję, opresję, opresję? To nie jest opresja. To jest gościnność. To jest bardzo gościnność. Narzekasz na ludzi, krytykujesz ludzi, rozumiesz, o co chodzi? Bez przerwy, proszę ciebie, gloryfikujesz diabła, gloryfikujesz grzech. O, straszny jest. Och, on jest straszny. Och, a on jak, och! No to go zapraszasz. Ale kiedy idziesz drogą Bożą, jesteś w jego oczach jak Bóg. Naprawdę, kochani.
kochani, to tak działa. Przez śmiałe wystąpienie, mówi święty Paweł. Przynieśliśmy wam Ewangelię. Widzicie, że święty Paweł się zmienia? Widzicie, że święty Paweł nie miał problemów zewnętrznych? Myślicie, że kto on był? Supermen? To nie tak było. Święty Paweł był jak ty i ja. Człowiek wypełniony Duchem Świętym. Tylko co robił Paweł? Biegł. Mówi, potem biegł, dokonałem. Kurczę, biegł, dokonałem, wiarę zachowałem. Biegł. Nie patrzył na to, co czuje, nie patrzył na to, co myśli. Nie patrzył, co mówią inni ludzie. Olewał te sprawy. Krytykowali go wszyscy. Nawet krytykowali go apostołowie. Rozumiesz? Krytykowali go. Krytykowali go. Mówili, że nie chodzi z Jezusem. Że jest 13 apostołem. Okej? Okay? Że to nie tak jest. Że on jest jakiś niebardzy. Tylko, że oni siedzieli na swoich tyłkach w kościele jerozolimskim, który w konsekwencji się rozleciał. Amen? Taka jest prawda. A kościoły, które pozakładał Paweł, trwały przez lata. Kościół w Efezie był prawdopodobnie pierwszym mega kościołem na ziemi. Dlaczego? Bo Paweł biegł, działał, ufalniał potencjał, który miał. Nie patrzył, czy jest lato, czy zima, czy jest tak, czy jest inaczej. Rozumiesz? On to robił. On wiedział, że działanie jest błogosławione. I kiedy on biegnie drogą Bożą, to jest jak Bóg pośród ludu. Widzimy zresztą przykład. W pewnym momencie tej ofiary chcieli złożyć. Krowę nieśli, żeby zarżnąć, żeby myśleć, że jeden jest Zeusem, a drugi tam nie wiem kim, Hermesem czy jakkolwiek. Co to znaczy? Znaczy, że ich działania były tak jakby takie namaszczenie było, rozumiesz? Że ludzie wtedy to podobnie stąpili. Skąd to było? Powiem ci skąd. Z Ducha Świętego, który był w nich. Jak Paweł uwalniał tego Ducha Świętego? W działaniach. W działaniach, przyjaciele. Dlatego ja chcę cię zachęcić do tego, żebyś ty postępował w taki sam sposób. Widzisz, każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest inny. Nie ma dwojga z nas, którzy są tacy sami. Dlatego ja chcę zachęcić cię do jednej rzeczy, żebyś ty odnalazł swój potencjał osobisty i rozpoczął swój bieg osobisty. A kiedy jesteś już w tym osobistym biegu, żeby ci przyspieszył. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś nie był pserokopiarką. Żebyś nie przyglądał się na drugiego człowieka. Żebyś nie mówił, on jest taki w Bogu, a ja tak nie jestem, więc jestem gorszy. Ja chcę, żebyś odnalazł swój potencjał złożony w ciebie. Chciałbym, żebyś ruszył do przodu z tym potencjałem, nie myśląc, że jest on gorszy od innego potencjału. To jest ten sam Święty Duch. To są te same dary duchowe. Różnie rozlokowane. Rozumiesz? To są te same urzędy. Różnie rozlokowane. Jeżeli pędzisz drogą Bożą, to jesteś jak Bóg. Diabeł nie może ciebie zatrzymać. Czy wy wiecie, że my jesteśmy nie do zatrzymania przez szatana? Szatan nie może cię zatrzymać. On nie może tego zrobić, on nie posiada ku temu możliwości. Chyba, że da się oszukać i się sam zatrzymać. Opresje takie ogólnie, które my nazywamy opresję, diabeł nas zatrzymał, to jest tak naprawdę to, że my się sami zatrzymaliśmy, bo się daliśmy oszukać. Daliśmy się wkręcić w to. Rozumiesz? Łyknęliśmy jakiś haczyk. Coś przyjęliśmy chorego do naszego życia. Ale to nie jest tak, że on nas zatrzyma. Diabeł nie posiada mocy sprawczej do twojego życia. Gdyby diabeł posiadał moc sprawczą do naszego życia, jako narodzony z Bożego Ducha ludzi, rozumiesz? To Bóg nigdy by nas nie zostawił na jego pastwę. Bóg dał nam swojego Świętego Ducha,
I to jest wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Mamy wszystko, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Mamy potężny potencjał Boży, który uaktywnia się w biegu. Uaktywnia się w biegu. Ludzie mówią, czy to już mój czas? Czy to już mój czas? To jest choroba naszego kraju. Czy to już mój czas? Są czasy i pory, jak to w tym testamencie. A jak myślisz, to jest w Nowym Testamencie napisane? Idźcie. Idźcie, idźcie, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, nauczając je wszystkiego, co wam przekazałem. Idźcie, chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie, umarłych wskrzeszajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Rozumiesz? Nie bądźcie sfrustrowani, jak was wykopią z jakiegoś miejsca. Idźcie na drugie miejsce i w drugim miejscu w ogóle działajcie. Wywalą cię przez drzwi, wejdź przez okno. Wywalą cię przez okno, wejdź przez telewizję albo internet. Rozumiesz? Zrób to. Zrób to. Zacznij działać. Zakładaj kościoły. Rozumiesz? Zakładaj fundacje, zakładaj stowarzyszenia. Wymyślaj projekty, żeby łupić Unię Europejską. Rozumiesz? Wprowadzaj to do Bożego Królestwa. Kształć się. Kończ studia. Podejmuj takie działania, żeby pieniądze, które będziesz zarabiał, były pompowane w Królestwo Boże. Nie daj się zablokować. Nie szukaj swego. Nie żeń się z Filistynkami i nie wychodź za Filistynów. Szukaj w swoim narodzie. Rozumiesz? Zobacz, to są zasady Boże, w które się chodzi. Wierz mimo. Nie patrz na to, co widzialne, bo to jest oszukańcze. Rozumiesz? Nie trzymaj się stereotypów. Bo ja się tak, bo ja tak wierzę, bo ja, wiecie co ja mam? Ja mam coś takiego w sobie, że ja jestem cały czas otwarty na to, że się mylę. I koniec. Jestem też otwarty, bo Duch Święty przychodziły, myliły się. Okej, myliły się. Cię podeszła do mnie siostra i powiedziała mi to, co powiedział do mnie już kiedyś Duch Święty, że kiedy się prorokuje przez mikrofon, to trzeba, żeby zespół był ciszej, bo ludzie nie słyszą. Mi się staje, że słyszą, bo mnie kolumny w plecy biją. Ale już do mnie Duch Święty powiedział to wiele miesięcy temu. Tylko, że to zlałem, powiedziałem, nie, to widocznie mi się zdawało. Nie, nie zdawało ci się. Bóg przysyła człowieka i mówi przez człowieka potem do siebie. Artur, ogarnij się w tym razie. Jest ser! Wiesz, no jest ser! Tak się reaguje. A nie mam swoje zdanie. Twoje zdanie w ogóle tutaj nie ma żadnego znaczenia. Moje również. Rozumiesz? Istotą sprawy jest to, żeby dzieło Boże było wykonane, ponieważ my jesteśmy powołani do wykonywania dzieł pańskich. I mamy to być profesjonalnie. Jesteśmy z tym zawodowcami. Rozumiesz? Z tego też tak funkcjonujemy i z tego też żyjemy. Chcę, żebyś nie odtwarzał niczego, żebyś nie przyglądał się temu, że ktoś jest inny niż ty. Chcę, żebyś znajdował swój potencjał. Jesteś niepowtarzalny i stworzony na obraz, jesteś stworzony na obraz niepowtarzalnego Boga. Bóg jest niepowtarzalny. Niepowtarzalny. Rozumiecie? Wczoraj mówiłem na Lidlskim o tym, ale ja przez wczoraj słuchałem takiego sobie głoszenia Reinharda Bonnke. Ja bardzo cenię tego człowieka, bo facet cały czas jest w biegu. I on mówi tak, jestem w Afryce kiedyś, po krucjacie, podchodzi do mnie człowiek i mówi tak, bracie, czy ja mogę zapłacić za twój hotel? Ale tak mówi, ale czemu chciałbyś zapłacić za mój hotel, to jest naprawdę dużo pieniędzy. Bo mówi, ty tam parę dni spałeś w tej pościeli, ja bym chciał się w niej przespać, żeby namaszczenie na mnie przeszło. Pan Edgard, on jak słyszy takie głupoty, rozumiesz, to tak mówi, ty uważasz, że to jest takie tanie? Ty uważasz, że namaszczenie, które ja mam! Facet jest nazywany afrykańskim kombajnem. Rozumiesz, przyprowadza do Jezusa setki tysięcy ludzi. Ty myślisz, że to jest takie tanie, że się w mojej pościeli prześpisz, ty będziesz tak robił jak ja? Czy ty jesteś przytomny chłopie? Mówi, moje namaszczenie chcesz mieć? Ty masz swoje namaszczenie. Wiesz, skąd masz to namaszczenie? Od Boga. Będzie przyjaciele, jak była pięćdziesiątnica i tam siedziało 120 ognisk, w tym wieczerniku dostąpiło 120 ognisk.
Tam każdy miał swój ogień, każdemu się odnowiłem czar. Każdemu osobnie. A nie stąpił jeden wielki płomień. Rozumiesz? Tam stąpiło 120 płomieni. I każdy z nich został wypełniony Duchem Świętym w sposób indywidualny. Nie ma czegoś takiego, przyjaciele, że my się teraz dotkniemy czegoś, żyjemy jak świnia, rozumiesz, dotkniemy się czyjegoś ubrania, namaszczenie przejdzie, będziemy kopalnym afrykańskim. Niczym nie będziesz. Koniczyny nie będziesz ścinał nawet na łące. Ale kiedy przyjmiesz namaszczenie z nieba, to poszły ogień. Będzie w tobie płonął nieskaśnie. W tym narodzie jest tyle kłamstwa i oszustwa i w kościół też jest pełen takiej głupoty. Ludzie zamiast się modlić, szukać Boga, rozumiesz, i działać, to mówią, weź dotknij mnie, będę miał namaszczenie swoje. Ty nie wiesz, skąd ja mam to namaszczenie. Wiesz, skąd mam to namaszczenie? Bo po nocach siedzę z Bogiem. Bo po nocach z Bogiem siedzę. Bo się modlę i działam od 2001 roku. Modlę się, siedzę w Słowie i działam. I dlatego namaszczenie wpływa na mnie. To jest bardzo prosta rzecz. Przebywasz z dawcą namaszczenia i płynie namaszczenie. A jak ja słyszę o tym, że się płaci za namaszczenie, że się da $1000 namaszczenie przejdzie na ciebie przez $1000 człowieku. Musiałeś kija i zrać. Tylko za takie człowieku bzdury. Namaszczenie za $1000. Namaszczenie za $1000? Czy to człowieku trzeba być? Cztery czasy to są. Jak można myśleć za pieniądze, kupić się dar Boży? Jak można myśleć, żeby to zrobić? Skąd to wziąć? Skąd to jest wzięte? Co za herezja? Ty masz dostęp do potężnej mocy nieba. Ty i Jezus zdobędziecie świat. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest predysponowany do tego, aby być Bożym wojownikiem. Ale musi działać. Musi działać. Wiecie, Kościół to są ludzie, którzy są suwerennymi jednostkami bojowymi, a łączy ich jedynie miłość. Dlatego jest napisane, nikomu nic w nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej. Kościół to ludzie, którzy się kochają. Są ze sobą, bo się kochają. Czemu tu przychodzisz? Bo cię kocham. I love you, Artur. Ja to rozumiem. Jak ktoś przychodzi, bo się boje piekła, niedobrze. Musimy rozmawiać, trzeba się uwolnić. Nie możesz się bać piekła. Rozumiesz? Musisz mnie kochać i wtedy ze mną będziesz. Będziemy razem, będziemy zeszli do przodu, będziemy fajnie mieli. Raz będziemy tańczyć, raz będziemy demony wyrzucać, raz zarobimy parę groszy. Rozumiesz, o co chodzi? Będziemy żyć pełnią życia. Jest jedyny sposób. Nie przygląda się na innych, bo są inni. Każdy jest inny, każdy ma inne linie papilarne, każdy ma inne ośrodkówki, ale również wszystko mamy inne. Dlatego różnie działa Duch Święty. Różnie. Ja zachęcam ciebie do tego, żebyś te rzeczy zobaczył. Wiecie, zazdroszczenie innym ludziom to jest ukryta, jak się komuś zazdrości czegoś, ja patrzę na ludzi, którzy zazdroszczą czegoś, nie czemukolwiek, ale w sferze fizycznej, ja wiem, że to jest w ogóle taka ukryta rywalizacja. To jest normalna sprawa. Zazdrościsz komuś czegoś. Wiesz, jeżeli komuś czegoś zazdrościsz, to ty nie wierzysz, rozumiesz, że Bóg ma dla ciebie coś szczególnego i najpiękniejszego. Ty chcesz mieć coś, co ktoś ma. Ktoś ma. Ty nawet nie wiesz, jaką on ma dla ciebie rzecz. On ma dla ciebie. Szczególnie dla ciebie. Wiecie, moja córka, ona w szczególny sposób do mnie mówi. Ona w szczególny sposób mnie traktuje. Ja się czasem, ja nie pokazuję jej tego, bo ona jeszcze nie rozumie różnych emocji. Ona myśli, że jak ktoś się popłacze, to jest mu smutno. Ale mi nie jest smutno. A ja się czasami popłaczę, uwierz, i tam po prostu nie wytrzymam, bo ona do mnie mówi czasami takie rzeczy, że ona tylko nie mówi na świecie. Mam kochającą mamę, mam kochającą żonę, ale ona mówi do mnie pewne szczególne rzeczy.
I to tak głęboko dotyka mnie, że ja się po prostu czasami popatrzę, udaje, że się tam nic nie stało, tak mnie wypowiedzi. Dlaczego? Bo to jest osobiste. Ja w ogóle wiem, że to jest to co ja wtedy mam, to przeżycie, które mam, to jest przeżycie w ogóle duchowe. Jeśli ja nie mam żadnych deficytów, żadnych, ja nie mam kompleksów, nie jestem odrzucony, wiesz, już absolutnie się czuję świetnie, jestem zaakceptowany w ogóle, wiesz, naprawdę. Bardzo fajnie. Czasami to wygląda, że jestem zboczeniec oratoryjny, bo ja tam chcę pogadać, to jest nieprawda, wiesz, to lubię pogliczyć jak żadny. Ale chodzi o to, że to jest coś duchowego, ponieważ ja wiem, że taki jest Bóg, że Bóg coś, rozumiesz, że Bóg przez nią coś robi we mnie. Że on mi pokazuje, Artur, ja osobiście mam dla Ciebie najpiękniejsze rzeczy świata. One będą tylko dla Ciebie odczytywane. Wiesz, czy to mówi do mnie córka, to są tylko dla mnie odczytywalne rzeczy. Są tylko dla mnie odczytywalne gesty. Tylko ja to odczytuję. Wiem, że to jest dla mnie. To są takie prezenty dla mnie. Prezenty. I Bóg ma takie prezenty dla Ciebie. On ma taki wymiar osobowości dla Ciebie. On chce mieć taką relację z Tobą. Wtedy nie ma zazdrości, bo on ma to, bo on ma tamto, bo ten jest taki, bo ten jest taki. Nie ma zazdrości w żadnej dziedzinie. Ducha, duszy i ciała. Nie ma żadnej zazdrości. Żadnej zazdrości. Wtedy spotyka się na jednym miejscu dwóch ludzi. Jeden ma takie rzeczy, a inny ma inne. A oni są dla siebie tacy sami. Są normalni. Wiesz, o co chodzi? Są normalni. Są normalni. Wiecie, znam różnych ludzi. Ludzi, którzy są bardzo bogaci też, ale kiedy bracia, jak ja się z nimi spotykam, to my nigdy nie mamy, nie ma różnicy, patrzą na nas, wychodzimy, bo my rozmawiamy w ogóle o innych rzeczach. Ja nie rozmawiam o jego biznesie, o jego sprawach, a on w ogóle nawet nie chce mi o tym powiedzieć. W ogóle my inne rzeczy mamy. My się spotykamy na innym poziomie. Inny poziom. To jest inny poziom. Bóg spotyka się z tobą na indywidualnym poziomie. Po co? Bo on tworzy ciebie przez cały czas. Jakby twoja dusza jest indywidualnie tworzona. Ona jest najpiękniejsza dla niego. Rozumiesz? Ona jest najpiękniejsza. W ogóle Bóg pracuje z tobą na twojej duszy. Ona jest najpiękniejsza. On cię z nikim nie porównuje. Te myśli porównujące z drugim człowiekiem są od szatana. Od razu trzeba je skromić. Wąd! Łajso! Jak śmiesz w ogóle się do mnie odzywać? Jak śmiesz, szatanie? Nie masz żadnych praw. Jestem szczególną osobą. Mam szczególne namaszczenie. Mam szczególny kierunek. Ktoś mówi, to może być pychę. Nie może, bo nie żyjesz. Żyjesz już nie teraz, żyje to nie Chrystus. Jaka pycha? Pycha to jest niezależność od Boga. To jest niezależność. Ja im bardziej jestem świadomy Bożej miłości, rozumiesz? Tym bardziej się na przykład podporządkowuję innym ludziom. W ogóle mi to problemu nie sprawia, w ogóle. A im bardziej byłem niezależny duszewnie, tym bardziej chciałem to sobie porządzić. Rozumiesz, czemu jeszcze bym chciałem porządzić? Bo się bałem. Tak, przyjaciele, my się nie chcemy podporządkować innym ludziom, bo się boimy. Boimy się, że nas pogarną. Zrobią z nas węzelek i schowają w kieszeń. Zrobiliśmy do tego wielkie teologie, on czaruje, mówię, tak, czary czarami, manipulacja manipulacją, ja wiem, że tak jest. Ludzie manipulują ludźmi, oszukują ludzi, kłamią ludzi. Ale jeżeli Ty w Chrystusie odnalazłeś swoją tożsamość, widzisz piękno, które On w Ciebie włożył, widzisz tą współpracę Twoją z Nim, tak, to Ty jesteś już miódki. Ja zawsze mówię, mnie można nagiąć do końca, no byle nie za głęboko, no bo już jak tego mówię, kręgosłup pęka, wiesz. Ale można do końca się tak zginam, bo nie ma problemu dla mnie. Czemu? Bo ja znam swoją tożsamość. Ja ci siedzę, ci leżę, rozumiesz, jestem Chrystusowy. Rozumiesz? Jestem piękny, wspaniały, wewnętrznie jakby złożony do góry. Jestem pewny tego. Rozumiesz? Jestem pewny. Co też pozwala mi o wiele bardziej kochać ludzi? Bo kocham ich, bo taki... Znam też mankamenty swojej duszy, znam słabości swojej duszy, widzę po prostu w wielu rzeczach nie dociągam, wielu jeszcze jest pracy nade mną, dlatego też
nie czepiam się na przykład różnych rzeczy u ludzi. Tak? Ponieważ ja wiem, że ze mną jest podobnie. Może na innych pułach, ale bardzo podobnie. Bo co? Bo się dowiedziałem, że mam coś szczególnego od niego. A więc my musimy biec, przyjaciele, w tej szczególności. Nam nie wolno kopiować czegoś. Mamy przyjmować dobre wzorce. Mamy przyjmować dobry kierunek. Mamy szukać ludzi, którzy będą dla nas, będą później autorytetami, którzy są dla nas jakimiś ojcami, matkami duchowymi. To jest wszystko tak, to tak należy. Natomiast jakby fundament zawsze jest ten sam. Jestem szczególny, wszystko to, co mam, jest szczególne i biegnę w tej szczególności, bo ja jestem powołany, aby działać w tej szczególności. Ja jestem powołany, aby to piękno zanieść. Zaniosę to piękno. Ja zaniosę to piękno. Zostawię je gdzieś. Dotknę go z tym pięknem, a Bóg zacznie w nim rozwijać jego piękno. I to jest wspaniałe, on będzie zupełnie różny. Z drugiej strony okazuje się, że znalazłem przyjaciela. Halleluja. Rozumiesz? Tak to działa. Nie siedźmy w miejscu. Bądźmy w Bożym biegu. Nie zazdrośćmy innym ludziom. Nie przyglądajmy się na to, czego nie mamy. Zacznijmy rozpoznawać to, co mamy. Zakochajmy się w tym, co otrzymaliśmy. Zakochajmy się w namaszczeniu, które On nam dał. Zakochajmy się w tym. Bądźmy wręcz monotematyczni w tym. To nie jest żadna ty nie musisz być wcale człowiekiem, który jest omnibusem w dziedzinie duchowej. Miej swoją dziedzinę. W tej dziedzinie się rozwijaj, rozkładaj skrzydła, biegnij w tej dziedzinie. Rozumiesz? Ja w ogóle nie biorę się za rzeczy, których w sobie nie rozpoznaję. Bo po coś można to zaczynać? Niech się inni biorą. Rozumiesz? Ja bardzo chętnie będę współdziałał z takim człowiekiem. Bo on znalazł coś szczególnego, ja znalazłem coś szczególnego. Halleluja, kochamy się, możemy zrobić naprawdę we dwóch bardzo fajną robotę. Możemy zrobić coś fajnego. Zachęcam Cię do tego, abyś był w biegu i abyś jakby to namaszczenie, które masz, uznał za najlepsze, najpotrzebniejsze. Ono będzie rosło. Ty masz prawo chcieć więcej. Ale chciej więcej tego, co już masz. Bo kto ma, temu będzie dodany. Rozumiesz? Więcej chciej tego, co masz. Ja na przykład chcę przyprowadzać ludzi do Jezusa. Bardzo dużo. Ja chcę uzdrawiać chorych. Chcę wypędzać demony. Rozumiesz? Chcę uwalniać ludzi od opresji. Chcę wychowywać ludzi. Chcę uczyć. Chcę te rzeczy robić. I to robię. I to się poszerza, powiększa. W innych dziedzinach chcę innych rzeczy. Chcę się przyjaźnić. Chcę mieć wspólne sprawy z ludźmi. Rozumiesz? Chcę się otwierać na nich, nawet kosztem tego, że mnie zranią, bo tak jest. Jak się otwierasz na drugiego człowieka, to musisz wiedzieć o tym, że on cię może zranić. Rozumiesz? To jest bardzo ważne w miłości. Ja się gdzieś to zrozumiałem, ale mimo tego się otwieram, bo nie patrzę na to, że on mnie zrani. Patrzę na to, że on mnie wzbogaci. Wiem, że mnie wzbogaci. Po prostu coś wyrośnie we mnie jeszcze większego. Więc też ryzykuję w tej miłości. Ale biegnę w tym. Biegnę w tym, co jest moje, co jest osobiste. Chcę cię z tym zostawić, dlatego że my możemy wiele mówić o różnych technicznych rzeczach, ale jeżeli my nie jesteśmy ludźmi działania, nie jesteśmy ludźmi, którzy nie trwają w oryginale, to będziemy mieli jakby kłopoty z przyjęciem innych spraw. Wiecie, na przykład chcę, żebyście wiedzieli, że każda z nas jest bardzo twórczy. Tyle ile nas tutaj siedzi, tyle jest możliwości tworzenia. Możesz tworzyć niesamowite rzeczy. Że jakby każdy dzień może być inny. Nie musisz być schematyczny. Rozumiesz? To wszystko może mieć naprawdę piękny wymiar. Wiesz, jak podróżuję i przyglądam się na różne rzeczy, lubię się przyglądać na to, co jak wyglądają, jak wygląda na przykład
jak jakiś teren wygląda. Na góry, na różne, tam jest różnorodność tego wszystkiego. Różnorodność. I wiem, że taka różnorodność jest we mnie. Mogę tworzyć, więc co robię? W biegu ryzykuję. W biegu ryzykuję. Kiedy na przykład uwielbiałem Boga, ja ryzykuję z tym, co robię. Zawsze ryzykuję. Rozumiesz? Zawsze ryzykuję. Ja nie wiem, co będzie. Co bym czasami chciał, żeby powtórzyć jakieś słowa piosenki, a nie tak, jak ma zawsze na raz. Bo na raz tym. Jeden raz! Bo to był ten czas szczególny z moim Bogiem. Ja nie pamiętam tych słów. One są dla mnie już nieczynne. Ale wiesz, co jest we mnie? Ja mogę mieć tych słów milionów. Dziś, jutro, pojutrze, za tydzień. To nie jest kłopot. Ja nie kopiuję wczorajszego. Tak, śpiewamy piosenki różnych innych ludzi, bo są piękne. I wiem, że się podobają Bogu. Tak? Ale uczymy ludzi nowych pieśni. Mówię, twórz nowe pieśni. Ja mówię, ale ja nie wiem. Nowe melodie. Jakie? Nie wiem. Ale mówię, ty wiesz. Zrób nową melodię. Zrób nową piosenkę. Znów, zrób rzecz nową. Jaką? Mnie pytasz. Bo zrób coś w ogóle ze sobą. Coś nowego. Się umiesz inaczej. Coś nowego. Religia, bo to jest świat. Ale ty jesteś nieprzytomna. Religia. Jesteśmy ludźmi, którzy mają twórcze rzeczy w sobie. Twórca stworzył nas na obraz swój. Twórcy. Mamy tworzyć. Kocham tworzyć. Nie wszystkim się podoba to, co tworzę. Ale dzieła Rubensa też się nie wszystkim podoba. Nie wszystkim. Ale jest nieważne, co się podoba. Nie wiem, czy zauważyliście, ale większość tych ludzi, którzy tworzyli wielkie dzieła, oni nie tworzyli na kogoś, bo na przykład pomierali biedni. W ogóle nie sprzedali żadnych obrazów, oni tworzyli dlaczego? Bo inaczej nie umieli! Bo on chodził i cały płonął, nie umiem inaczej! Ja muszę coś zrobić. Tak jak sztuć śpiewa. Przewodnica śpiewa się uzuści. Musisz biec i tworzyć. Biegnij i tworzyć. Tak postępuje sługa Boży. Biegnie i tworzy. Się zrymowało. Kochani, zostańmy z tym. Zróbmy sobie przerwę. Chciałbym, żeby...